Wiele emocji w Polsce wybrzmiało, ale wiele z nich wybrzmiało połowicznie. Wiele z nich się tak dopiero tworzy na dobre. I może dajmy sobie jeszcze trochę czasu na spór. Mam wrażenie, że my mamy taki troszeczkę kompleks, że boimy się czasami stawiać pewne granice, czy zadawać jakieś takie trudne pytania, bo boimy się, że będziemy uznani za nienowoczesnych. Łatwiej jest się chyba zorganizować wobec zewnętrznej opresji politycznej niż wobec tej stworzonej w latach 90. rzeczywistości neoliberalnej, strasznego kapitalizmu, który po prostu nie zwraca uwagi na żadne ludzkie potrzeby. Patriotyzm, który byłby takim właśnie patriotyzmem tylko pojednania i nie zawierał emocji pozytywnych i negatywnych, byłby już najbardziej udawanym patriotyzmem, jaki znam. Dobrze. Pani doktor Katarzyna Kozłowska, pani doktor Helena Anna Jędrzejczak i pan profesor Rafał Matyja. Swoją drogą, jakie masz drugie imię? No właśnie, widzicie Państwo. Oni będą nas intelektualnie teraz stymulować, a ja postaram się im przeszkadzać w takim znaczeniu tego słowa, żebyśmy dość żwawo i wartko te półtorej godziny najbliższe przeżyli. Będzie czas na Państwa pytania. Gdyby tak było, że jakieś pytania się już naprawdę człowiekowi tak nasuwa, że teraz albo nigdy, to proszę dawać znać. Mam okulary do patrzenia w dal, więc zauważę i postaram się dopuścić do głosu. No tak, żeby to było wspólne i ciekawe przedsięwzięcie. Obiecuję gadać mało. Poza początkiem, gdzie obiecuję gadać 2 minuty, czyli względnie długo, jak na warunki naszej dzisiejszej debaty. Otóż chciałem zacząć po prostu nieco od strony okna, a nie od strony drzwi. Jak mamy centrum myśli Jana Pawła II, taki też nabożny nastrój, 2 nazwiska, które każde jest prawie jak papież, no, kardynał Wyszyński i Witold Gombrowicz, to mamy takie wrażenie, że przechadzamy się wśród pomników. I wydaje się, że dobrze odczytuję utajony przekaz tej debaty, że jest taki czas na zakończenie cyklu debat o patriotyzmie, to kolejne słowo, pomnik, żebyśmy tak wszyscy doszli do porozumienia. Wiadomo, że istnieje Polska Wyszyńskiego i Polska Gombrowicza, ale to wciąż jest przecież nasza Polska. I chciałbym zaproponować jako pierwsze zagadnienie dzisiejsze taką myśl, że to nie jest ten moment. Nie, że w tych debatach, że w ogóle to nie jest ten moment dzisiaj w Polsce, żeby powiedzieć tak, oj tam, coś nas różni. Rzeczywiście, na przykład kardynał Wyszyński o rodzinie, no mówił po prostu inaczej, ja to otwarcie powiem, inaczej niż Gombrowicz. Ale przecież, no, słuchajcie, to nie jest, moim zdaniem to nie jest ten moment. To znaczy jest to raczej moment, w którym wiele emocji w Polsce wybrzmiało, ale wiele z nich wybrzmiało połowicznie. Wiele z nich się tak dopiero tworzy na dobre. I może dajmy sobie jeszcze trochę czasu na spór. Nie na wojnę, bo od momentu, w którym Ruscy napadli Ukrainę, słowo wojna kulturowa, no moim zdaniem, jest nie do używania przez cywilizowanych, inteligentnych ludzi. Wojna to wojna, spór to spór. Ale sporowi, sporom polskim może dajmy wybrzmieć. Jeszcze nie twórzmy wspólnego pomnika. Kardynał Wyszyński obejmuje Witolda Gombrowicza, tylko uczciwie sobie powiedzmy, że nie tylko kardynał Wyszyński, nie tylko pisarz Gombrowicz, ale i inne postacie w polskiej historii, w polskiej kulturze ważne, a także ważne w polskiej współczesności, bo toczymy współcześnie dużo sporów, mają jeszcze, wiecie, swoje do zagrania, jeszcze mają się pospierać, a ewentualną syntezę, ewentualne pogodzenie się, ewentualną wielopasmowość zostawmy sobie na nieokreśloną bliżej przyszłość. Tyle wróbel, a co na to Kozłowska? Siedzi pani ze skraju, no to już nie ma rady, no. To na mnie padło. Dziękuję bardzo przede wszystkim za to spotkanie i za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogłam z Krakowa przyjechać do Warszawy w ten piękny deszczowy dzień. Może ja zacznę od takiego, jednak troszkę tak popolemizuję, to znaczy... Już się bałem, że będzie to życiorys Gombrowicza, ale nie. Spróbuję na ten temat debaty trochę odpowiedzieć z takiej perspektywy, którą
wnoszę w to spotkanie, jak sądzę, jako osoba reprezentująca środowisko znaku i wywodząca się i jakoś też utożsamiająca się z tradycją tego środowiska i próbująca tą tradycję w jakiś ważny, istotny dzisiaj sposób kontynuować. Może w ten sposób. Dlatego, że my takim szpagacie byliśmy właśnie między Wyszyńskim a Gombrowiczem. W tym sensie w szpagacie, że oczywiście o związkach znaku i szerzej środowiska, czy koła poselskiego znak, czy środowiska powojennej katolickiej inteligencji i bardzo ambiwalentnym i bardzo złożonym stosunku do kardynała Wyszyńskiego, to właściwie można by cały wykład robić. Niemniej jednak to była relacja oparta z jednej strony na wspólnych celach, jakim było, myślę, budowanie niezależnej od wpływów komunistycznych kultury katolickiej, ale także sprzecznych celach, odmiennych celach. Jeżeli dojdziemy do tego etapu, że się cytacikami będziemy przerzucać, to przyniosłam taki numer karty, bardzo wartościowy i ciekawy, właśnie o próba sił milenium 66 roku. I tam są bardzo takie smakowite cytaty osób związanych z szeroko rozumianym kręgiem znaku właśnie dotyczących Wyszyńskiego. Ale z drugiej strony Gombrowicz i wizja Polski Gombrowicza, no to jest kultura paryska, bez której myślę, że nie byłoby odkrycia Gombrowicza i przyswojenia jego twórczości nie tylko polszczyźnie, ale też takiego wprowadzenia Gombrowicza jako pisarza bardzo polskiego do obiegu intelektualnego zachodniego, tak? Przede wszystkim europejskiego. I myślę, że właśnie gdzieś to takie nasze usytuowanie między z jednej strony kulturą paryską i pewną wizją Polski, której nośnikiem był Jerzy Giedroyć, Józef Czapski, Kot Jeleński, który właściwie Gombrowicza odkrył, czyli taką wizją Polski, która opierała się na jakiejś próbie przepracowania negatywnych i pozytywnych doświadczeń, bym powiedziała, drugiej RP, czyli na przykład klerykalizmu, pozycji Kościoła, która wyrażała się również w sposób destrukcyjny pewnej wizji relacji sąsiedzkich, prawda, z Ukrainą, Białorusią i tak dalej. Więc z jednej strony wizji Polski jakby myślanej krytycznie, ale z drugiej strony no, rozumienia Polski jako tego, że tą formułę patriotyzmu można poszerzać. Ja obiecuję, że będzie można powiedzieć o Wyszyńskim i będzie można powiedzieć o Gombrowiczu, ale teraz tak dla hecy po prostu, niech mi pani odpowie na pytanie moje. To jest moment, żeby powiedzieć sobie czas na syntezę wielkich nurtów rozprawy z polskością, czy pospierajmy się jeszcze i to na ostro parę ładnych lat. Znaczy ja myślę, że dzisiaj może już jakby historyczne spieranie się o Gombrowicza czy o Wyszyńskiego może nie jest jakby do końca nośne w tym sensie, że wydaje mi się, że jakby wizja Wyszyńskiego była wizją na tamte czasy, tak? I na tamte warunki. Dzisiaj jednak polski katolicyzm jest już innym zdecydowanie katolicyzmem. Kościół stoi jakby w innym miejscu niż stał wtedy, to znaczy jeżeli wtedy Wyszyński był właśnie tą opozycyjną siłą wobec rządu, no to dzisiaj raczej Kościół stoi w takim miejscu, że tą opozycją w żadnym wymiarze nie jest i być może nie jest potrzebna taka opozycja, więc wydaje mi się, że to co jest może bardziej interesujące to jakieś szukanie no właśnie takich formuł, które pozwalają myślenie o patriotyzmie poszerzać i pozwalają jakby rozumieć, co może wynikać z tego, że w naszej tożsamości jest i to, tak? Jest i Wyszyński, i Gombrowicz, może tak odpowiadając najkrócej. A nie mówiłem. Pani doktor. To ja też się bardzo cieszę i dziękuję, że mogę tutaj być. Cieszę się, że mogę rozmawiać z panem profesorem i panią doktor. I postaram się też odpowiedzieć. Kultura liberalna nie jest tak starym środowiskiem jak znak, ale ten w dyskusji o Wyszyńskim i Gombrowiczu i tym tytułowym pytaniu, czy jeden, czy drugi, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co jest
esencją liberalizmu, czyli ciągła deliberacja i nieudzielanie odpowiedzi na pytanie ten czy tamten, ta idea czy tamta, takie czy inne rozwiązanie, tylko ciągłe dyskutowanie, ucieranie się poglądów, zastanawianie się nad tym, co jest dobre dla wspólnoty politycznej, ale też czym ta wspólnota jest. Ale to wymaga, ta dobra deliberacja, odejścia trochę od emocji, o których mówił pan redaktor i że one muszą wybrzmieć. Ja raczej myślę, że należałoby je nieco powściągnąć, tak żeby świadomie dyskutować o tym, co jest dla nas ważne, o tym, jak chcemy pomyśleć Polskę, pomyśleć nasze społeczeństwo składające się nie tylko z osób narodowości polskiej i bardziej pomyśleć, a mniej poczuć. Ale o ile mniej? Bo jak się mało czuje, to właściwie po co myśleć? To znaczy, myślę, że nie robimy tu badań ilościowych o tym, na ile, w ilu procentach czujemy, a w ilu myślimy. Ale kiedy przeczytałam tytuł tej debaty, to pomyślałam właśnie o tym, że trzeba się zastanawiać i dyskutować. Na pewno nie obrazić się i okopać się w okopach Świętej Trójcy, stwierdzając, że ci, którzy wybiorą jednego bądź drugiego bohatera, są albo, nie wiem, zacofani i głupi, no bo tutaj to trochę frazes, ale musimy rozmawiać o tym i mam nadzieję, że tu będziemy też rozmawiać o tym, czym ta Polska jest, jakie są nasze obowiązki i wobec niej, i wobec współobywatelek i współobywateli, niezależnie od tego, z czym oni przychodzą. A tak na moje przychodząc, to godzić się, leczyć rany, czy jeszcze walczyć i zbierać? Niech już będzie, że na spokojnie, jeśli pani preferuje taki styl spokojnej debaty, ale no, debaty jednak ostre, o zarysowanych konturach, czy kochajmy się, 12 księga pana Tadeusza? Prowadzić spokojny i przemyślany proces pojednania. Aha, dobrze, ja sobie szybko przemyślę, co to może znaczyć, a teraz, aby przyjemność była ze słuchania pana profesora, to dajmy mu chociaż parę zdań powiedzieć. Ja go znam najlepiej z tej trójki, więc oczywiście najłatwiej mi mu przerywać. Takie, no, tak to bywa ze znajomościami. Panie profesorze, bardzo proszę. Ja postaram się zacząć od tego najważniejszego, licząc, że mi redaktor przerwie. Wydaje mi się, że ten pomnik, o którym Jan Wróbel powiedział, prymasa Wyszyńskiego obejmującego Gombrowicza, mógłby stanąć jako pomnik nagrobny na grobie polskiej kultury. To znaczy było, że jest nam wszystko jedno, nic nie zrozumieliśmy, nic nas nie rusza. Ja mam wrażenie, że pomijając pewien dzisiejszy styl rozmawiania o patriotyzmie, instrumentalnego traktowania patriotyzmu, który ma zresztą swoją tradycję dość długą w Polsce, to patriotyzm, który byłby takim właśnie patriotyzmem tylko pojednania i nie zawierał emocji pozytywnych i negatywnych, byłby już najbardziej udawanym patriotyzmem, jaki znam. Chociaż znałem bardzo dużo różnych udawanych, bo ja chodziłem do szkoły w czasach, kiedy patriotyczne było Zjednoczenie Grunwald, patriotyczny był Ruch Odrodzenia Narodowego i takie różne rzeczy były patriotyczne, więc mam różne pojęcie co do tego, jak można tego słowa używać. Czasami zupełnie sprzecznie z jego... Więc jest takim słowem bardzo w polskim języku, który ma różne, budzi różne wspomnienia, niekoniecznie właśnie te najlepsze. Ale to, co mi się wydaje najważniejsze, to jednak, że ten spór jest bardzo ważny. Natomiast paradoksalnie to, co łączy te dwie postacie, to są dwie rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że Polska Wyszyńskiego i Polska Gombrowicza to są Polski nawet w życiu intelektualnym marginalne, że to życie sobie nie tylko radzi bez tych postaci, ale dawno zapomniało, co one miały do powiedzenia po jednej i po drugiej stronie. Nikt się nie przejmuje tym, na przykład umowna strona konserwatywna czy tradycjonalistyczna nie przejmuje się na przykład za bardzo stosunkiem prymasa Wyszyńskiego do żołnierzy niezłomnych i do podziemia i kompromisami, jakie zawierał. Skoro był w sutannie, to kochał żołnierzy niezłomnych, prawda? Hello. No tak, ale tak samo strona liberalna nie widzi pewnie nic nieciekawego na swój temat, Ferdydurkę i różne śmichy, chichy, jakie Gombrowicz robi z elity polskiej, a robi je cały czas, bo przecież nie atakuje ludu w swoich wspaniałych
wspaniałych utworach, tylko jednak elity, no też nie rozwiązuje tych problemów i te rzeczy prześmiewcze, satyryczne, jak gdyby, no nie bierze przynajmniej do siebie, a tak mówiąc bardzo delikatnie. Więc myślę, że są dość mocno zapomnieni i tak po jednej i po drugiej stronie w takim polskim stylu po prostu oblani lukrem, to jest nasz patron i niech taki zostanie, nie bardzo tam wertujmy ani życiorys, ani to, co miał do powiedzenia. Druga rzecz, która jest bardzo podobna i też trochę zdradza może, dlaczego ten lukier tak został wylany na te postacie, obie proponowały nie żadnym wrogom, ale tak jak rozumieli swoich rodaków, pewien program pracy nad sobą. I to oczywiście Gombrowicz inaczej, Wyszyński inaczej, ale to jest coś, czego dzisiaj bardzo nie lubimy. Nie ma środowisk intelektualnych zbyt wielu, ani środowisk już politycznych, to w ogóle nie ma, które by proponowały nam program pracy nad sobą. Takie dyskutowane w latach 90. hasło Owsiaka rób ta, co chce ta, przemieniło się na mów ta, co chce ta, myśl ta, co chce ta, jest dobrze, tacy jacy jesteście, takich was kochamy i tak dalej. Więc w tym sensie to są postacie, które z programem pracy nad sobą są, wydaje mi się, zupełnie dzisiaj prawie nierozumiane. Tak? O co by chodziło? Jakie wady narodowe? Przecież to nie Gombrowicz chciał walczyć z wadami narodowymi, tylko prymas tysiąclecia, więc wydaje mi się, że tutaj postawimy trzy kropek, dobrze, żeby nie zamnożyć wątków. Ja dodam, że ludzie starsi pamiętają pismo opozycyjne, chociaż wychodzące jawnie, o takim sexy tytule Powściągliwość i praca. W redakcji był Jacek Żakowski między innymi. Czyli to była inna epoka trochę niż jest dzisiaj. A ja bym chciał doktor Jędrzejczak o coś zapytać, nie? Bo jak mamy tego Gombrowicza liberalnego, ale krytycznego, bo człowiekowi w ogóle łatwiej się krytykuje to, co zna i lubi, niż to, co zna słabo i czego nie lubi, to przecież część Ferdydurki to jest tak ze stuletnim profetycznym wyprzedzeniem nabijanie się z klasy średniej, która jest gotowa do wszelkiego typu, tak prowokacyjnie powiedzmy, feminatywów, osób nauczycielskich, jak mówią do mnie co bardziej postępowi uczniowie, bo tak bo mogliby mnie obrazić, mówiąc proszę pana, a osoba nauczycielska wiadomo jest fajna, do rozmaitego typu czasem bardzo odważnych propozycji kulturowych współczesnych i na ogół ta klasa średnia jest bardzo za tym, dopóki rzecz nie dotyczy już tak za bardzo ich własnych losów czy losów ich własnych dzieci. W tym znaczeniu wydaje mi się, że Gombrowiczowi się udało 100 lat temu coś, co się mało komu udaje. Dobrze śmiać się z przyszłości. No i co pani na ten mój wywód amatorski? Ja nie jestem przekonana, że dobrze go zrozumiałam i nie wiem, czy jestem tutaj za przedstawicielkę klasy średniej, bo niespecjalnie się nie uczuję. Ale klasy liberalnej tak. Pewnie musielibyśmy, o czym mówi profesor Matyja. Pewnie musielibyśmy podyskutować o tym, czym jest liberalizm. Więc przyznaję, że nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo profetyzm oczywiście fajna sprawa. Myślę, że taka motywacja do zastanawiania się nad tym, co w nas samych jest tutaj tym, co wymagałoby naprawy, poprawy. Pan profesor mówił o tym w kontekście Wyszyńskiego jako tego, który namawia do walki z wadami narodowymi. A Gombrowicz tutaj nie odnosi się tak bardzo do kategorii narodu, ale raczej grupy społecznej czy klasy społecznej. I tutaj tak jestem przekonana, że te grupy czy klasy, które są w stanie podjąć większą autorefleksję, no powinny być zobowiązane do tego, żeby tej autorefleksji dokonywać i zastanawiać się nad przeszłością i współczesnością. I tutaj mamy teraz ten nurt badań historycznych związanych z historią chłopską, historią poddaństwa, już nie tylko tą historią z dworku i tych, powiedzmy, klas uprzywilejowanych, więc to jest nowy nurt badań i on no, przyznaje, że budzi emocje, może tak, nie będę ich oceniać, ale to pokazywanie, że historia Polski i Polaków to nie jest tylko historia tych, którzy dobrze rozumieli, czym jest polskość i za tę Polskę walczyli, że ta Polska była dla nich przyjemnym miejscem do życia, że tak to
określę. Ja już oddam pani głos, tylko krótkie pytanie i obiecuję, że nie pozwolę na długą odpowiedź do pana profesora. Rzeczywiście, słuchaj, tak jest, że mamy historię dworków wbitą do głowy. Jak na przykład tutaj się przechadzałem po półkach z książkami historycznymi, to połowa jest o historii Żydów polskich. Co zresztą bardzo dobrze, że jest ich tak dużo, nie? Ale wcale nie jest tak, że druga połowa to jest o dworku szlacheckim. Druga połowa jest o wszystkim innym. Więc jaka jest prawda? Jest bardzo ciekawa książka o tym, Tomasza Zaryckiego, Rafała Smoczyńskiego, o tym, w jaki sposób inteligencja próbowała przejąć wartości ziemiańskie, szlacheckie, tak właśnie totem z dawnych czasów i w jaki sposób to zachodziło. To fascynujący proces na szczęście się nie udał do końca, tak? To znaczy nie stało się tak. Druga Rzeczpospolita była bardzo zaawansowanym stadium tego procesu, ale było też wiele buntu i niechęci do takich zjawisk, więc wydaje mi się, że to się nie udało. Pani doktor. Znaczy, ja myślę o kilku rzeczach. To znaczy, wydaje mi się, że to, o co pytał pan redaktor, to znaczy, czy klasa średnia potrzebuje, czy tam klasa średnia, czy klasa liberalna, jak zwał, tak zwał, czy potrzebuje swojego Gombrowicza dzisiaj, przejrzeć się w takim lustrze. Myślę, że jak najbardziej. To znaczy, że jedna moja obserwacja jest taka, że oczywiście elity demokratyczne, elity liberalne po 1989 roku, tak bardzo my wszyscy wiedzieliśmy, że chodzi o duże wartości, które po prostu trzeba ugruntowywać, wdrukowywać, budować, wzmacniać, że właściwie sami troszeczkę ulegaliśmy temu, co krytykujemy na przykład w odniesieniu do, nie wiem, na przykład Kościoła, tak, że krytyka jest czymś, co osłabia, więc w związku z tym lepiej pewnych rzeczy nie krytykować, tak? I sama byłam niedawno w takim położeniu, między innymi pracuję społecznie w Radzie do Spraw Równego Traktowania przy prezydencie miasta Krakowa, to jest już druga kadencja. No i w drugiej kadencji okazało się, że nie tylko mamy członkini, członków, ale także osobę członkowską, więc pan prezydent Majkrowski tam jak wręczał te akty nominacji, no to właśnie bardzo się stresował, żeby tutaj właśnie nie być politycznie niepoprawnym, tylko członkom wręczać jako członkom, członkiniom jako członkiniom i tej osobie członkowskiej jako osobie członkowskiej, pani przewodnicząca i tak dalej. Po czym podeszła do mnie taka koleżanka, feministka i mówi, wiesz Dominika, no to już, ale już tak off the record, wiesz, no to jest po prostu przesada, no już po prostu przesada, no już gdzie my za chwilę dojdziemy. I teraz myślę, że tak, że oczywiście jakby jest już ten czas i jest już ta przestrzeń na jakąś taką po prostu rozmowę o tym, jakby gdzie jesteśmy i co jest ważne. To znaczy, wydaje mi się, że jakby krytyka taka genderowa, rozmowa o znaczeniu rasy, płci, klasy, o tożsamościach psychoseksualnych, to wszystko jest jakby potrzebne. Ale z drugiej strony, no też jest właśnie tak, że mam wrażenie, że my mamy taki troszeczkę kompleks, że boimy się czasami stawiać pewne granice, czy zadawać jakieś takie trudne pytania, bo boimy się, że będziemy uznani za nienowoczesnych, tak jak idąc tym Gombrowiczem, albo nie dość zachodnich, albo nie dość, prawda, że jesteśmy nie dość wyraźni. No, burak z Polski, wiadomo. No, burak z Polski, no po prostu nie zna się. I buraczka, przepraszam, i buraczka. Ale z drugiej strony za tym stoją bardzo realne problemy, tak? To znaczy uznania na przykład i rozwiązań, nie wiem, prawnych, których wciąż w Polsce nie ma, na przykład, nie wiem, dotyczących ustawodawstwa związanego z korektą płci, tak? Więc trochę jakby jesteśmy rozpięci między takimi dyskusjami, które wydają się tylko ideologią i w których boimy się myśleć krytycznie, ale z drugiej strony, no po prostu jest ciągle jakby brak rozwiązania bardzo realnych problemów, które dotyczą bardzo konkretnych, no tak jak Piotr Jacoń ostatnio, prawda, ojciec dziecka, Magdy, prawda, osoby trans, no jako rodzic pokazywał wszystkie paradoksy niefunkcjonującego w Polsce prawa, tak, które by wychodziło naprzeciw rodzinom i również mówiąc tymi wielkimi hasłami chroniło rodzinę, tak, wspierało rodzinę w jakichś trudnych sytuacjach egzystencjalnych, życiowych i tak dalej. Ale skoro temperatura sporu się trochę podnosi, chociaż nie ma między nami sporu, ale umiejętny demiurg tam
do pieca. Chodzi o to, że być może, ja się zgadzam, że szukanie rozwiązań wymaga po prostu pewnego poziomu konsensusu u większości uczestników sporu, że można trochę zgubić ekstremów, no ale ten mainstream się musi zawsze jakoś wyłonić, bo inaczej nie będzie działało, zwłaszcza w kontrowersyjnych sprawach ustawodawstwo może po prostu nie działać, jeśli będzie przyjęty trikiem, nocą czy jednym głosem. Ale być może dzisiaj nie jest ten jeszcze moment, żeby trzeba mówić, że szukamy rozwiązań, ale naprawdę szukamy zwolenników, szukamy swoich. W momencie, w którym zaczynamy rozmawiać i tworzyć mainstream, tracimy swoich, nie? Mamy owszem już ludzi, którzy jakby wyjechali z bagażem naszych przemyśleń i coś z tym robią w życiu, ale muszą odejść od naszego środowiska. Nie chcę użyć sformułowania bańka internetowa, bo ono jest używane w Polsce ocennie, negatywnie. A przecież, a zobaczcie, środowisko ideowe, to brzmi lepiej, a oznacza dzisiejsze warunki bańkę internetową, nie? Każdy, kto porzuci moc naszej idei, może zrobić coś dobrego dla Polski, ale nasze środowisko osłabi i to nie jest jeszcze ten moment. No, co panie na to i pan? Cisza, radio nie znosi ciszy. Dziękuję. To ja może zacznę. Przede wszystkim nie mam poczucia, że środowisko ideowe to bańka, bo właśnie wtedy, kiedy stwierdzamy, że będziemy zajmować się ideami, a nie uprawiać ideologię, to jesteśmy raczej otwarci na dyskusję o tych ideach i na podejmowanie refleksji nad nimi. No tutaj spotykamy się jako przedstawiciele i przedstawicielki właśnie środowisk ideowych. Środowisko ideowe bez dyskusji z innymi środowiskami obumiera, więc tutaj z panem redaktorem nie mogę się zgodzić i nie mogę się zgodzić też z tym, że ten czas na przykład zmianę prawodawstwa będzie kiedyś w przyszłości. No to trochę tak jak, może nie będę się cofać w kwestiach politycznych, natomiast jeżeli stale będziemy mówić o tym, że jeszcze trochę musimy podyskutować, zanim zmienimy prawo w jakimś obszarze, na przykład tym, o którym mówiła Dominika, no to już nigdy do tego nie dojdziemy. Natomiast ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do kwestii pojednania, bo tutaj pan redaktor tak, a może nie, to chyba był pan profesor jednak, mówił o tym, że to pojednanie oznaczałoby wygaszenie wszelkich emocji, byłby to już ten grób polskości. Ja natomiast myślę, że pojednanie wymaga po prostu zrozumienia emocji i własnych i drugiej strony. No tutaj oczywiście podstawowym punktem odniesienia jest list biskupów polskich do niemieckich i wcześniejszy list ewangelickich biskupów do polskich biskupów, zakończony mszą pojednania w Krzyżowej w 1989 roku. No i to jest przykład właśnie tego, że te emocje mamy, ale rozumiemy emocje drugiej strony. Dzięki temu, że staramy się je zrozumieć, jesteśmy w stanie się pojednać. Tak. I widzi pani, gdzie jest spór między nami. To znaczy tam w wypadku, no to jest gruby przykład, prawda? Pojednanie polsko-niemieckie. Ale tam strony były aż za wyraziście zarysowane doświadczeniem historycznym. A dzisiaj, no nie w każdym sporze jest tak ładnie, że jest tak duża płaszczyzna sporu z drugą płaszczyzną sporu i możemy szukać porozumienia. Jeszcze nie wszystkie płaszczyzny się, jak ulęgałki, nie wszystkie one dojrzały. Rafał. Pan redaktor nam pomieszał w głowie, bo czym innym jest współdziałanie w tysiącach spraw, które musimy współdziałać. Jesteśmy wspólnotą polityczną, mamy stanowić prawo, budować mosty, opiekować się słabszymi, masa rzeczy do zrobienia i nie wymaga to od nas tego, żeby budować pojemniki pojednanego Wyszyńskiego z Gombrowiczem. No na miły Bóg, to w ogóle nie jest potrzebne do tego, tak? A jak mamy rozumieć swoją historię intelektualną, ona nie jest potrzebna wszystkim, ale jest, dopóki istnieje polska inteligencja, polski język, polska kultura, jest potrzebna świadomość różnienia się. I ja bardzo lubię spotykać historyków, którzy nie mogą wytrzymać, jak ktoś dobrze mówi o Dmowskim albo o Piłsudskim i po prostu ich szlak trafia, przecież wiadomo od dawna i tu już by coś ten, bo to znaczy, że to jest w jakiś sposób ich, że oni rozumieją ten konflikt, tak? Rozumieją, oczywiście, no, przecież nikt nie proponuje, żebyśmy się o to kłócili w wymiarze właśnie takim codziennym, potocznym, politycznym, tak? To
to byłaby jakaś szajba. Natomiast wydaje mi się, że to są dwa różne zupełnie poziomy. To znaczy trzeba rozumieć wielość tradycji również po to, żeby na przykład eklektycznie z nich korzystać. Ja jestem absolutnie przekonany. Sam byłem od czasów liceum w Podczasku, bo lubiłem i prawicowych publicystów, konserwatystów myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego i kochałem Stanisława Brzozowskiego. I co? Wydawało mi się, że tego, że mogę trochę z tego, trochę z tego, no mamy 1980, a nie 1905, więc sobie poradzę, tak? I w tym sensie no to jest właśnie wspaniałość, ale nie można tego, z tego zrobić jakiegoś takiego właśnie kiczu pojednania, tak? Zaproponowałeś nam na początku kicz pojednania, tak? Z tym wspaniałym pomnikiem. Już sobie wyobrażam kilku okropnych rzeźbiarzy, którzy by się podjęli. Jest też całkiem jasna lokalizacja, prawda? Plac nieopodal mieści sobie jeszcze wiele miejsca na dobre pomniki. I taki właśnie pytanie, czy klęczący Witold Gombrowicz przed siedzącym kardynałem Wyszyńskim i temu pomaga wstać, czy odwrotnie? Będzie wielka o to kiedyś dyskusja, ale teraz dopuszczę panią redaktor ze samego Krakowa. Przyjechała do deszczowej Warszawy, bo jak dobrze wiemy, w Krakowie zawsze jest piękna pogoda. Nigdy nie ma smogu. Ja jakoś tak myślałam i może spróbuję od tego, jeszcze tak odnosząc to pytanie i próbując spiąć te wątki z takiej perspektywy, może próby wyobrażenia, jakby na to spojrzało młode pokolenie. To znaczy to pokolenie, które jakby wchodzi w życie publiczne, które będzie tworzyć te demokratyczne elity, znaczy z którego też będą się wyłaniać te demokratyczne elity. Dlatego, że właściwie co jest im bliższe albo co są w stanie jakby wyciągnąć i zrozumieć. No bo właśnie przed tym dzisiejszym spotkaniem myślałam sobie, tak jeszcze tam przeglądałam, myśmy wydali taką biografię kardynała Wyszyńskiego, właśnie habilitację, prawda, Ewy Czaczkowskiej, to się wszystko, co o kardynale Wyszyńskim można, prawda, Gombrowicz, no to czyta się jego teksty, dzienniki, ale też były takie biografie, prawda, Gombrowicza. No i tak próbuję sobie z tego wyciągnąć, jakby jakie może być doświadczenie młodych ludzi. No bo tak, no Wyszyński chyba w programie Hitu, między innymi te wątki są obchodów milenium, prawda? Potem... Trzy razy jest w postawie programowej tak, o kardynale tak. Wyszyńskim, a dwa razy o Władysławie Gomułce, coś tak, jasno tak, wskazuje, tak, kto jest tak, ważniejszy tak, więc... dla dziejów Polski. Więc dokładnie są te wątki, prawda, związane ze ślubami jasnogórskimi, obchodami milenium, właśnie próby sił między tutaj świeckie, kościelne. No i sobie myślę tak, no czasy jakby, no właśnie, czy Wyszyński próbował upodmiotowić te masy chłopskie, z których kształtowały się masy robotnicze, z których kształtowała się obecna klasa średnia, czy traktował je instrumentalnie? Ale teraz wie pani, że powiedziała pani herezję na maksa. To moje żarty z pomnika. Oblałabym egzaminski, to tak. Jak to? My się wywodzimy z chłopów i robotników, my warszawska klasa średnia, a skąd? My się wywodzimy od polskiej klasy średniej, od średniowiecza, a oni wywodzą się z jakichś innych klas. To jak Sarmaci podzielili Polskę na dwie rasy, nie? Polaków i Sarmatów, tak dzisiaj tkwi cały czas. A gdzie tam? Pani chciała powiedzieć, że Wyszyński to jest jak... Nie. No. Nie. No wiadomo, że w Krakowie to wszyscy się z inteligencji wywodzą, a w Warszawie no to jakby różne są tak te genealogie. Teraz rozumiałem, Jestem w pułapce. U nas była taka, prawda, w zaborze austriackim gęstsza parcelacja, te dworki ziemiańskie to takie już od dawna były małe, więc ta ewolucja w kierunku inteligencji szybciej prawda, przebiegała. Zanim skończymy tę debatę, powstanie już na Facebooku list protestacyjny przeciwko pani słowom. No. Ale wracając do tej młodzieży, no więc młodzież, jak wiemy z badań różnego rodzaju, właściwie tych kodów religijnych praktycznie już nie rozumie, zwłaszcza ta młodzież wielkomiejska, tak? Znaczy sekularyzuje się w tempie takim, to już... najszybszym na świecie, o tak, najszybszym na świecie, jednym z najszybszych, tak? I właściwie jakby nie ma doświadczeń, które pozwalałyby jej, myślę, po prostu zrozumieć, o co wtedy szła gra, to co było wtedy stawką.
właściwie dzisiaj już stawką nie jest, więc pytanie, co jest tą stawką? Z drugiej strony, no trochę ta młodzież wielkomiejska, którą bardzo oczywiście wierzę i w ogóle bardzo wierzę w młodzież, ale z drugiej strony, no niestety jest uwięziona we wszystkich tych paradoksach klasy średniej, to znaczy, no żyje trochę w świecie i trochę w rzeczywistości, którą starsze pokolenia przygotowywały, która nie stawia oporu. A w związku z tym, że nie stawia oporu, no to wpada też w te wszystkie pułapki, o których tak myślę celnie pisał Gombrowicz. To znaczy, co się z nami dzieje, kiedy właśnie rzeczywistość nie stawia oporu, więc w związku z tym jesteśmy zbyt mało wobec siebie krytyczni. Więc, a jednocześnie no, w takich wydawałoby się próżniach historia jednak nas uczy, że rodzą się właśnie jakieś ciekawe idee, prawda? Więc w tym sensie mówię, że bardzo wierzę, że jakby w tym młodym pokoleniu jakieś nowe syntezy tych tradycji się urodzą, nawet jeżeli nie będą świadome odniesień, bo to z reguły jest tak, że najpierw się coś odkrywa, prawda, najpierw się coś rodzi, a potem człowiek zaczyna się nad tym zastanawiać i okazuje się, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w różnych tradycjach, które nie zawsze na samym początku gdzieś po prostu rozpoznajemy. Ale tak myślę, że właściwie chyba więcej w kontekście młodego pokolenia chyba jednak mimo wszystko więcej zostaje z tego Gombrowicza niż zostaje z tego doświadczenia Wyszyńskiego, bym tak powiedziała może. Ponieważ zmiany społeczne idą w taką stronę, że myślę, że tak jak programem, przepraszam, mojego środowiska, które sformułował Turowicz, niegdyś było poszerzanie najcieńszej warstwy katolickiej inteligencji i można by powiedzieć paradoksalnie, że zostaje w ogóle najcieńsza warstwa, tak? To znaczy, że właściwie walka dzisiaj będzie w ogóle o poszerzanie najcieńszej warstwy już bez... A i tak jest ona głównie w Krakowie, prawda? Panie profesorze, widzę, że pan się zabiera do głosu polemicznego. No tak, bo już jesteśmy całkowicie też w pułapce tej którą autorzy pomysłu na zastawili, no bo jest oczywiste, że jeżeli położyć przed kimś, pomijając w ogóle kwestie poglądów, pisarza z dużą dozą, skłonnością do ekshibicjonizmu intelektualnego, życiowego i tak dalej, i dżentelmena, który samokontroli i uważaniu na słowo i uważaniu na to, jak jest podsłuchany, jak zinterpretowany, odpowiada za największą instytucję pod rządami komunistycznymi, więc jakby, gdzie autoekspresja jest schowana do kieszeni na cały raz, na całe życie, tak? Więc no, nie może to być porównane. Zastanówmy się może nad tym, dlaczego nie ma w zasadzie spadkobierców, tak? Znaczy kogoś, kto by dzisiaj myślał jak Wyszyński. A to pozwoli, że za chwilę, dobra? Tak, ale bo tylko chcę powiedzieć, bo to w pewnym sensie są dwie bardzo ważne postawy, ale nie do naśladowania i oczywiście pisarz zawsze wygra z kardynałem, no to tak samo jak muszkieterowie zawsze są sympatyczniejsi od ludzi kardynała Richelieu, prawda? Ale to schemat jest nie do wygrania, więc wydaje mi się, że natomiast ja bym powiedział tak, że miarą porażki dla mnie tej tradycji Wyszyńskiego jest porażka, czy nie wiem, nawet porażka tu jest za małym słowem, klęska, jaką poniósł w obrębie własnej instytucji. Bo to, że nie wzięły go na swoje sztandary więź i znak, to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast to, że serio go nie potraktował nurt tradycjonalistyczny w polskim kościele, no to już jest zrozumiałe znacznie mniej. A jak my mówimy, że młodzież nie rozumie, nie czyta kodu Wyszyńskiego, młodzież w moim wieku w sutannach też tego kodu nie czyta. Tak? Więc i mówi takim kodem, który myślę, że prymas miałby nieprzespane noce, gdyby to mógł oglądać, może oglądać ze światów i się martwi. No więc w każdym razie to jest zupełnie inny kod. To znaczy ten kod nie został w żaden sposób przetransponowany. Bardzo niewiele jest takich książek, kazań. No oczywiście są ludzie, którzy się zajmują dziedzictwem Wyszyńskiego, no ale to jest jak gdyby no, trochę co innego. To jest takie uniwersyteckie porządkowanie jego dziedzictwa. Ja wiele razy, zresztą sama historia beatyfikacji Wyszyńskiego, no to też wszystko było, pokazywało, że to nie jest najbardziej ulubiony kapłan w polskim kościele. Ja tylko chciałam pytanie zadać, bo pytanie, czy po prostu wraz, no symbolicznie, tak, z osobami takimi jak właśnie, najpierw śmierć Wyszyńskiego, ale potem jednak pewna wizja kościoła była
była kontynuowana i wyrazicielem był Jan Paweł II, no ale Jan Paweł II nie żyje od 2005 roku i jednak coraz częściej mówimy o tym, że w pewnym sensie jest to już koniec pewnego kościoła, to znaczy jakby kościoła, które tamto doświadczenie generacyjne domknęło i to nie znaczy, że to dziedzictwo jakby w jakiś inny sposób nie może być kontynuowane, ale jakby pokoleniowo, społecznie, jakby jest to, było to jakby domknięcie, moim zdaniem, pewnych... Nie, to jest raczej dla mnie problem, że jest nieprzeczytany przede wszystkim, tak? To znaczy, bo jest taka książeczka, to teraz pójdę w straszny szczegół, Wyszyńskiego, Duch pracy ludzkiej. W 89 roku powinna zostać odkopana przez episkopat, przeczytana, bo tam jest bardzo dużo różnych rzeczy, które w sam raz bardziej pasowały do kapitalizmu niż do poprzedniej epoki, która się właśnie w tym momencie kończyła. No i to nie zostało przeczytane. I ksiądz Tischner myślał o pracy od swojej strony zupełnie innej. To było takie jakieś... No w zasadzie o tej pracy już nic nie mówiono po 89 roku, tak? I przegapiono i kwestię zysku pracy, gdzie Kościół mógł pracować, i przegapiono kwestię no, klasy średniej właśnie. Do przedsiębiorców ja nie słyszałem żadnego kazania w życiu, tak? O tym, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w związku z tym, no, że ma kapitał, że ma przewagę, że jak, co to jest ta społeczna hipoteka. Panie profesorze, tu trzy kropek i pani doktor. No właśnie, czy ja powiem, że to, co pan profesor teraz mówił, to miód na moje serce, bo o ile, może to mocne słowa, powiem, że nie widzę wielkiego sensu w przypominaniu osoby czy pism Wyszyńskiego, to, że mamy tutaj niestety bierność Kościoła wobec sytuacji osób pracujących i to zarówno pracujących tych pod koniec swojej kariery zawodowej, jak i tych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. I wiemy o tym, że polskie społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenia, sekularyzują się najszybciej na świecie. To są takie badania Pew Research mówiące o tym, że różnice w praktykach religijnych i stosunku do wiary i religii. W Polsce różnica pomiędzy poglądami i praktykami współczesnych dwudziestolatków, a dwudziestolatków chyba 10 lat temu, po prostu zmniejszają się te odsetki praktykujących i wierzących bardzo znacząco. To wychodzi też w tych statystykach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. No i kiedy zastanawiam się nad przyczynami tego, poza takimi oczywistymi jak przemiany społeczne i obyczajowe, to myślę, że ta bierność Kościoła w odniesieniu właśnie do pracy, do rynku, do relacji między pracodawcami a pracownikami i pracowniczkami, że to jest też ten element, przy którym ludzie czują się po prostu pozostawieni samymi sobie i w którym Kościół być może mógłby, tak jak ksiądz Tischner to robił, jakoś zabierać głos. No i tutaj odniosę się trochę do tego, o czym ty mówiłaś, Dominiko, że te młode pokolenia już mają tą rzeczywistość taką, która nie stawia oporu. Ja w ogóle nie mogę się z tym zgodzić. Ona stawia opór tylko zupełnie inny niż ten związany z systemem politycznym, ale już z możliwością godnego życia czy pracy nie na podstawie tak zwanych umów śmieciowych czy możliwości zarobienia na mieszkanie, a nawet na wynajem mieszkania. To są te problemy, to są te elementy rzeczywistości, która stawia bardzo zdecydowany opór, tylko że powiem tak, łatwiej jest się chyba zorganizować wobec zewnętrznej opresji politycznej niż wobec tej stworzonej w latach 90. rzeczywistości neoliberalnej, strasznego kapitalizmu, który po prostu nie zwraca uwagi na żadne ludzkie potrzeby i na co jest chyba duże przyzwolenie, że po prostu tak ma być, a jak nie masz gdzie mieszkać, to znajdź pracę i weź kredyt. I to jest, myślę, to miejsce, stosunek do tego, w którym mogliby się spotkać i przedstawiciele ideowych środowisk, powiedzmy wrażliwych na człowieka i na społeczeństwo i kościołów chrześcijańskich różnych denominacji.
Ja się czuję jak bohater Mickiewicza, unos defensor Maryje. Ja bym chętnie pobronił kapitalizmu i zasady. Chcesz mieć, to pracuj. Ale to jest inna debata. A dziś profesor Matyja wypowie się polemicznie, bo bez poprzednich głosów. Tak, znaczy ja tylko bym był za tym, że oczywiście bardzo łatwo jest i Gombrowicza, i Wyszyńskiego po prostu włożyć do takich pudełek, do jakich z konieczności wsadzają je podręczniki, to znaczy upraszczają, tak przykrawają, żeby pasowało i nie budziło żadnych emocji. Ale jest na przykład szereg przy okazji właśnie mówienia o wadach narodowych, wypowiedzi Wyszyńskiego, które mogłyby się z jednym wyjątkiem jednej wady ukazać nawet ze wstępem Janusza Palikota. Tak? To znaczy, tą wadą jest rozwiązłość. Tak myślę, że to można jasno, nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Natomiast pozostałe, niedbalstwo, jakoś to będzie, lenistwo, nie mówienie prawdy o trudnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. To, co Wyszyński kładł i tak dalej, jest niebywale ciekawe. Tak? Ale to dotyczy zresztą nie tylko Wyszyńskiego. No cała taka nurt hierarchów, którzy są niezwykle krytyczni wobec pewnych rzeczy i w narodzie, i w kościele. Tak? Jeżeli biskup Tokarczuk mówi, że walczy z jaśnie państwem wśród księży proboszczów, no to walczy z prawdziwą przywarą, która no, była zgubna zawsze, tak? Nawet w czasach PRL-u, kiedy był biskupem przemyskim. Więc to jest ciekawsza wbrew pozorom tradycja, niż by wynikało z takiego zaklasyfikowania jej. Oczywiście są rzeczy, które dla Janusza Palikota, każdego liberała i tak dalej, nawet może każdego współczesnego człowieka będą w tej postaci rażące, no ale to jest absolutnie zrozumiałe. Tak? Znaczy, w tym sensie wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą w takich dyskusjach jest też to, żeby trochę przywracać barwy i rumieńce tradycji. W tym sensie nie mówić, że wszyscy są fajni i tak dalej, w zasadzie mówili to samo, tylko właśnie mówić, że my możemy nieoczywiste rzeczy tam znajdować. Krótki głos sali, żeby Państwa zachęcić? Nie. Krótkie machanie rękami sali, ale krótkie. Bo Pani mówi, że Kościół się nie włączył w ten cały rynek przemian związanych z wejściem do kapitału. Proszę zaproponować, co Kościół miał zrobić według Pani, bo krytykować łatwo, ale Pani propozycja. Co uważa Pani, że Kościół był powinien zrobić w tym czasie? Nie wiem, czy to jest czas na tę odpowiedź. To znaczy, krótki ja jestem doradczynią Komisji Episkopatu Polski, ale powinien zabierać głos i mówić głośno o wyzysku, mówić głośno o tym, jakie są konsekwencje kapitalizmu i rynku pracodawcy, z którym nadal mamy do czynienia, i nie czerpać z tego korzyści. Ja chciałabym tylko dodać, że w polskim prawie jest konstytucja i Kościół nie jest ustawodawcą. W związku z tym tutaj pobożne życzenia Pani to też możemy włożyć między książki. Natomiast postawa Kościoła zależy w dużej mierze, tak jak w każdym środowisku, od osób, które, że tak powiem, to środowisko kształtują. I na przykład ja jestem zwolenniczką ksiądza profesora Michała Hellera. Sama jestem zdziwiona, bo jestem grzeszną, ale katoliczką, że na przykład nie jest nauczany w seminarium, o czym mogłam się przekonać. Któregoś dnia, kiedy przyszedł do mnie po kolędzie przed pandemią ksiądz tu na Ursynowie i się pytam, czy zna taką księdza, mówię, że nie. Dałam mu książkę, pierwszą, lepszą z brzegu, żeby był tego nauczony. Natomiast nie zgodzę się całkowicie z Panią, że Kościół nie zrobił żadnej roli. Wykonywał swoją rolę, tylko proszę zrozumieć, że my jesteśmy narodem, który słucha, a nie słyszy. I podstawowa rzecz, Panie Profesorze, to jest taka, że w Tygodniku Powszechnym, który kiedyś czytałam, ale w pewnym momencie przestałam, bo nawet prenumerowałam, nie zgadzałam się z postawą taką, że się pozwalało na niszczenie środowisk, które by mogły być wzorem kultury bycia. Tu nadmieniony przez pana Palikot, dla mnie to jest ojciec polskiej nienawiści. On pierwszy zaczął rozkładać atmosferę kulturalnego dialogu. Mam kuzynkę, która wyszła za Holendra za mąż, i pytam się go po latach, co sądzisz o Polakach? Jesteście super gościnni, ale co? Nie potraficie w spokoju, w merytorycznej dyskusji dojść do konkluzji. I to jest nasza tragedia. A pochodzę z rodziny sybiraczki, też chcę panu powiem, żyje moja 90-letnia prawie kuzynka, która była wywieziona 10 lutego 40 roku. Ona obserwując to, już jest samotną sobą, mówi, że u nas
wolność przekształciła się w swawolę i coś w tym jest. Młode pokolenie, z którym miałam do niedawna do czynienia, bo prowadziłam zespół informatyków, jest dzisiaj zupełnie pozbawione jakiejkolwiek intelektualnej potrzeby. Dam przykład. Na poziomie plusa minusa, znaczy w którymś wydaniu, był artykuł Jerzego chyba Sadowskiego. Napisał książkę Nadzieja na sensowność życia i pisze w tym artykule, że 2 lata temu wydane to przez Copernicus Center nie ma żadnego wzoru w społeczeństwie. O czym to świadczy? Gdzie są te elity? Państwo mówicie o elitach, ja ich nie widzę wokół siebie. Ja myślę, że jak tutaj siedzimy, to każdy mógłby takie 2-3 książki, o których myślał, że zmienią Polskę, ale są na przecenach, opowiedzieć. Ale właśnie po co nam się dołować? Wiadomo, że w Polsce jest zawsze beznadziejnie, ale prawdę mówiąc, jak na to, jak u nas jest źle, to zobaczcie, jak jest nieźle. Nie? To wystarczy często posłuchać, no ja nie wiem, czy tej Ameryce dzisiaj jest tak miło, że ludzie są tam i gościnni i spokojnie rozmawiają o problemach politycznych Ameryki. To też się mogło zmienić. Ale ja mam, słuchajcie, podobne trochę do pani, myślę, pytanie do was. Otóż Piotr Semka, człowiek, który zajmuje bardzo zdecydowane stanowisko większości polskich sporów, ale wykształcenie ma eklektyczne, znaczy mnóstwo czytał, mnóstwo rozmawiał, jest świetnym rozmówcą, ma jedną z takich teorijek, wiecie, z cyklu wujek przy kominku, każdy z nas chyba takie ma, że młodzież chętnie wraca do dziedzictwa poprzedniego pokolenia, ale nie tego poprzedniego, lecz poprzedniego bardziej. Krótko mówiąc, do dziadków, że chętnie słucha się opowieści dziadków, coraz bardziej mnie to interesuje, niż rodziców. Paradoks, bo teoretycznie dziadkowie jeszcze mniej rozumieją współczesność, ale widać, jest jakaś komórka w organizmie człowieka, która każe się pytać dziadka, chociaż on nie rozumie współczesności, ale nie rozumie już jej inaczej niż rodzice jej nie rozumieją. Sposób po prostu nieirytujący. Zróbmy sobie taką intelektualną grę, prawda? A gdyby tak się miało okazać, że metaforyczne pokolenie wnuków sięgnie nie do Leszka Balcerowicza, Adama Michnika, Jacka Kuronia i profesora Karola Karskiego, lecz i Marka Suskiego, lecz sięgnie do Wyszyńskiego i Gombrowicza, nie tak zgłupia Fran. To będą ci metafora dziadkowie, do których się sięgnie, nie oczekując po nich, że oni rozumieją współczesność, bo je nie dożyli, nie? Tylko oczekując po nich, że tam jest głos, którego nie ma w innej debacie. Czy to jest możliwe, że nagle odświeżą się te głosy kardynała Wyszyńskiego i Gombrowicza? Zapytać, a to nie są nasi dziadkowie, Gombrowicz i Wyszyński? Bo ja takie miałem wrażenie zawsze. Dlatego podkreślałem słowo metaforycznie, prawda? Co pozwoli mi umknąć od tego wrażenia. No słuchaj, no nie tak bardzo byli dziadkowie, bo obaj pamiętamy po prostu pogrzeb kardynała Wyszyńskiego, prawda? To była niezła... Miałem 14 lat. No, ja miałem 16. Musiałem do Azam pójść i to trwało z 5 godzin. Bardzo dobrze to pamiętam, ale żarty żartami. Chodzi o to, że być może, choć właściwie chcę zapytać, czy jest coś w tych dwóch mocno już starszych panach, nawet dla nas, co może w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że olśnić, ale zaintrygować, bardziej niż to, czym żyje dzisiaj polska debata publiczna 2020. Aha. Znaczy ja właściwie, bo ten wątek już został wypowiedziany i on jest mi bardzo bliski i ja się z tym zgadzam. To znaczy jednak ten nacisk taki, bym powiedziała, na własny rozwój, na coś, co właściwie tak po ludzku prawdziwie kiedyś w mojej jednej z nielicznych w życiu rozmów osobistych twarzą w twarz właśnie z Tadeuszem Mazowieckim, on określił, powiedział mi coś takiego, pamiętam, że nieważne, co pani będzie w życiu robić, ważne, żeby mieć kręgosłup moralny i żeby po prostu go cały czas ćwiczyć, znaczy w takim sensie, żeby ten kręgosłup moralny był obudowany odpowiednią liczbą mięśni, które go podtrzymują i które sprawiają, że po prostu pod byle naporem to się po prostu albo garba człowiek sobie nie przyprawi, albo jakiejś kontuzji kręgosłupa się nie nabawi. I wydaje mi się, że tego myślenia jest za mało. To znaczy tego, że przede wszystkim musimy wymagać od siebie, a potem dopiero od innych, że moralność, etyka, jakaś etyka cnót obywatelskich, ludzkich, jakby nie bierze się, po prostu nie spada nam z nieba, tylko jest jakimś efektem nie tylko edukacji, tylko takiej po prostu pracy nad sobą. I wydaje mi się, że to co jakby tak sięgając, tak właśnie próbując sobie myśleć jednak o tych czasach,
których ja aż tak bardzo głęboko i silnie nie doświadczyłam, ale tych czasach właśnie poprzedniej epoki i poprzedniego ustroju. Myślę, że właśnie odwołując się do różnych przedwojennych programów samokształcenia, myślenia o tym, jak to po prostu robić, żeby człowiek wchodził w jakąś taką ścieżkę samokształcenia, to jednak Wyszyński, no, który też wywodził się, nie wiem, z tradycji odrodzenia, prawda, przedwojennego, tradycji lasek, no więc to tak nie do końca, że moje środowisko bardzo krytycznie na niego patrzyło, to właśnie był taki dialog, bym powiedziała, bardzo zniuansowany. Szorstki, ale jednak dialog i jakby uszanowanie pewnych tradycji, ale to wszystko były tradycje, które odwoływały się właśnie do tego nacisku na to, że człowiek musi przede wszystkim od własnego rozwoju zacząć w każdym wymiarze, intelektualnym, duchowym, etycznym, społecznym, obywatelskim i tak dalej, jeżeli po prostu chce kimś w życiu być. I wydaje mi się, że to jest takie strasznie proste, by się wydawało, ale jeżeli mamy mówić o jakichś takich zagubionych wątkach polskich tradycji, no to ja bym jednak bardzo mocno na nie stawiała. No, Gombrowicz to był artysta, który po prostu nieustannie poddawał się wiwisekcji i jednak ten jego ironiczny wgląd był także przede wszystkim nieustannym wglądem we własny proces twórczy, w konstruowanie własnych artystycznych tożsamości, prawda? Jednak to był pisarz bardzo jakby świadomy tego, także jaką on rolę, prawda, odgrywa i jednak bardzo świadomej pracy nad sobą. Więc wydaje mi się, że jeżeli od czegoś mamy zacząć i gdzieś jakiegoś szukać takiego przełomu w naszej kulturze, to ja bym po prostu na to stawiała. I no nie wiem, Jacek Kuroń, który tutaj padł, to także jest jakaś tradycja samokształcenia w tej drodze też harcerstwa, tak? Które no, sama jestem tutaj, myśmy z Heleną kiedyś miały rozmowę na temat harcerstwa i żeśmy się licytowały stopniami, które uzyskałyśmy. Ale to był jakiś pomysł na jakąś, prawda, ścieżkę samokształcenia. Więc to wydaje mi się, że to jest ważne i że wydaje mi się, że młodzi ludzie trochę tego szukają dzisiaj, bo też może szkoła nie do końca też to oferuje, prawda? Więc pytanie, gdzie tego szukać? No nie wiem, czy akurat u Wyszyńskiego, ale on na pewno był spośród różnych rzeczy, był akurat świadomy tego znaczenia też takiego indywidualnego rozwoju. Pytanie, czy młode pokolenie będzie szukało jakby mackami młodego pokolenia, czy też ono będzie we fragmentach i taki fragment to akurat sobie poszuka Wyszyńskiego, prawda? Tego nie umiemy przewidzieć. Przepraszam Pana. To ja może na pytanie Wyszyński czy Gombrowicz odpowiem Mazowiecki. I myślę, że to jest ta tradycja kultury rozmowy, dyskursu, zastanawiania się nad tym, co łączy, no też ze względu na zaangażowanie więzi i bycie tą więzi i znaku i bycie tą opozycją intelektualną i legalną, również sejmową, więc ta umiejętność rozmowy po to, żeby działać na rzecz dobra wspólnego. I tutaj, bo ta dzisiejsza młodzież przewija się często w naszej debacie, chociaż uczestnicy i uczestniczki, którzy siedzą tutaj w większości młodzieżą, byli jakiś czas temu, ale ja powiem, że jestem zachwycona i zafascynowana współczesną młodzieżą, bo to są ci ludzie, którzy oczywiście pewnie w jakichś środowiskach myślą ideowo, myślą o swojej odpowiedzialności za świat i społeczeństwo, dyskutują o tym, to w jaki sposób młodzież jest zaangażowana w młodzieżowy strajk klimatyczny. Pokazuje odpowiedzialność nie tylko za swoją wąską grupę społeczną, za swoich przyjaciół, nawet nie tylko za swój kraj, ale za cały świat. I tych przykładów zaangażowania młodzieży, na przykład w ekipę Świętego Mikołaja w szkole, której pan redaktor był dyrektorem, to jest też moje liceum bednarska, no, młodzież, która wie, że jest uprzywilejowana i działa na rzecz tych, którym w życiu poszczęściło się nieco mniej. I takich przykładów zaangażowania zarówno społecznego, jak i ideowego w debatę, w rozmawianie o tym, co jest ważne,
jakiego społeczeństwa czują się członkami, tego jest, myślę, że w młodym pokoleniu dużo. I tutaj Dominika trochę wywołała mnie z kwestią harcerstwa. Rzeczywiście Dominika była, ja jestem. Powiem Państwu, że Michał Sęk również jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Zaraz odpocznijmy taką rundę, kto był kim za młodą. Tak, i tutaj myślę, że mamy bardzo ważne odniesienie historyczne, czyli Szare Szeregi miały program Dziś, Jutro, Pojutrze. I pojutrze to jest ta współczesność. To jest ten czas, kiedy już nie jest czas na przygotowanie się do walki zbrojnej, ani na walkę, tylko na budowanie państwa i społeczeństwa i zaangażowanie się w ten pokojowy proces, po prostu pracy na rzecz dobra wspólnego. Ale myśli Pani, że to jest zupełnie science fiction, że mija 2 lata, albo 15, albo 20 i nagle to pokolenie cudzysłów wnuków sięga do cudzysłów dziadów, czyli dziadów polskich. No, Wyszyński, Gombrowicz. Mazowiecki i też dziad polski. No dla tego pokolenia to myślę, że to akurat Państwo nie wiecie, ale Państwu mówiłem taką anegdotkę z jednej z moich szkół. Tam 4 razy już puszczałem ten sam film w ciągu 4 lat w klasach maturalnych, gdzie występuje osoba narratorska, Jacek Kuroń. Z tych 4 rocznikach 3-krotnie się zdarzyło, że nikt go nie rozpoznał po prostu w szkole, którą współzakładał Jacek Kuroń. Więc chyba łatwo zostać dziadem, ale pytanie, czy można zostać takim dziadem, który jest aż dziadkiem, że się sięga do niego naprawdę. I to troszkę wszystko jedno, czy to jest Janko Szczarnkowa, czy kardynał Wyszyński. Ale akurat nie, że debatę mamy o Wyszyńskim i Gombrowiczu, to tak w 2 zdaniach. Myśli Pani, że to jest możliwe, że ludzie wracają akurat do nich, bo tam coś znajdą, czego nie znajdą gdzieś indziej? No, myślę, że to trochę truizm, ale jest to kwestia tego, w jaki sposób to pokażemy, bo wtedy, kiedy młodzi ludzie na przykład jeżdżą do Krzyżowej, do Centrum Studiów i Spotkań dla Porozumienia Europejskiego, to tam wyjeżdżają zafascynowani i kwestią pojednania, i osobą Mazowieckiego. Więc może to jest kwestia tego, jak pokolenie Dominiki i moje i kolejne pokolenia dzielące młodych ludzi od Wyszyńskiego, Gombrowicza i Mazowieckiego o tym mówią. I myślę, że tak trudno jest kogoś zainteresować pomnikiem i tym, żeby czytał książki pomnika, bo pomnik się tylko podziwia, a nie wchodzi z nim w dialog. No właśnie, bo to w zasadzie ten pomnik nam wrócił po raz kolejny. I rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy, ja pamiętam kiedyś w czasach studenckich spotkałem się, nagrywałem jakieś rozmowy z Pawłem Hercem i on powiedział, że siła kultury to nie jest tylko to, jak ją definiujemy, tak, kultury polskiej, tak, tylko ile ona ma wariantów samodefiniowania się, samorozumienia, koncentrowania się na różnych rzeczach. I ja kiedyś myślałem, że jest ubogo, no ale jak się porównuje z innymi narodami środkowoeuropejskimi, to tych wariantów, tych możliwości Edwarda Abramowskiego, Stanisława Brzozowskiego po lewej stronie, ale Dmowskiego i Stańczyków po prawej, ale jeszcze różnicy między tymi nurtami. Potem mamy całą historię właśnie PRL-u, tych środowisk, które wtedy istniały, Tygodnika Powszechnego, ale i rewizjonistów i tak dalej. To jest pewne bogactwo. I teraz zaczęliśmy od takiego sloganu, którego ja strasznie nie lubię, znaczy Polski Wyszyńskiego i Polski Gombrowicza, tak? Bo to trochę nam deformuje dyskusję, no bo przez to, że mamy duży dystans, to możemy w pewnym sensie jednak po prostu łapać kolejne warianty i one są nam potrzebne do kształtowania dyskusji współczesnej, ale nie poprzez cytaty, nie poprzez erudycję, tylko poprzez świadomość, że ile razy media nam mówią, że jest świat bipolarny, tylko 2 możliwości, ta lub ta, głosujcie, to intelektualnie nigdy nie jest prawda. Tak? Intelektualnie jest zawsze znacznie więcej możliwości i pól wyboru, definiowania się i czynienia zastrzeżeń, ale też przegląd, znaczy bycia krytycznym wobec własnej tradycji. No to są rzeczy, które jak się tylko swoją poznaje, ja mam wrażenie, że to, co jest problemem, i mam wrażenie, że to jest po prostu klimat czasów, znaczy, że ludzie chcą afirmatywnie poznawać tylko swoją tradycję, natomiast o innych czytać źle, albo bardzo źle, albo tak, żeby wiedzieć, że po prostu no właśnie iść burzyć pomniki, tak, jako jakaś forma zemsty na zmarłych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się uczyli tej polskiej tradycji jednak tak, żeby sobie
otwierać różne tradycje, nawet jeżeli je odrzucamy, mówimy, że one są nam zupełnie obce, tak, ale żebyśmy je znali nie z jakiejś, przepraszam, politgramoty własnej, tak, to znaczy, że mamy krótki kurs historii każdej z formacji politycznych w Polsce i on tam jest napisane, co sądzić o wrogach i którzy są najbardziej niebezpieczni, no bo to trochę, znaczy część życia intelektualnego u nas to przypomina i w tym sensie to oczywiście mówię, no, takie prowokacyjne zestawienie i trudne do udźwignięcia Wyszyńskiego z Gombrowiczem jest wyzwaniem mówiącym o tym, że to są ważne tradycje po prostu. Bo jeszcze z ósmej strony chciałem oświetlić pomnik. Mianowicie może po prostu jest tak, że przed wojną nie było wcale lepiej niż jest dzisiaj. Moim zdaniem to jest jeden z wielkich mitów. Ale faktem jest, że akurat u Gombrowicza i akurat u kardynała Wyszyńskiego stopień krytycyzmu własnego środowiska stoi bardzo w poprzek współczesnym wymaganiom kultury. To znaczy, oczywiście teraz przypinając troszkę gębę, ale część środowiska liberalnego z łatwością krytykuje Januszy i Grażyny, to jest po prostu obiegowo łatwe. A środowisko katolickie najczęściej bardzo chętnie krytykuje no, niebezpieczny obóz gender, liberałów. Wrogowie są na zewnątrz. Jak na to, że kardynał Wyszyński pisał w czasach komunizmu, no, część za sanację, ale część w komunizmie, a z kolei Witold Gombrowicz pisał na emigracji, to można by się spodziewać innych tonów u nich niż bardzo ostrego krytykowania swoich. No, Gombrowicz szalenie mało krytykował Kościół, prawda? A mógłby, no, jest z pokolenia przedwojennego, swoje zapamiętał. Może na tym polega hipotetyczny, możliwy urok tych dwóch postaci. O, zapadła taka, wiecie, cisza smutna. No, to odwołam się do starej przyjaźni. Może wspólna cecha? Proszę? Może wspólna cecha? Chodzi o to, że tak, ale właśnie zaczynając od swojej naszej, no a tak, nie ale, od waszej ale, naszej. Tak, ale w tym byli wyjątkowi. To nie jest tak, że w kościele polskim, w PRL-u księża byli krytyczni wobec biskupów, członkowie partii wobec sekretarzy, a środowisko Tygodnika Powszechnego miało bardzo złe zdanie o swoich kolegach ze znaku, o Turowiczu i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że wszyscy... To jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, tak, że to są postacie w tym sensie wyjątkowe. Tak? Znaczy ich zestawienie ma pewien właśnie taki ukryty sens, ale też ukryty sens, jeśli chodzi o... Bo to nie jest kwestia własnego środowiska, bo to powiedzmy, że jest co innego, ale krytycyzmu takiego, który powinien nas cechować wobec nas samych jako społeczeństwa, narodu, ale no, dzisiaj to się robi tak, że się właśnie robi rachunek sumienia tym innym, tak? Znaczy mówi się, wy prawica to jesteście tacy, wy lewica jesteście tacy, ale to jest właśnie próba zmierzenia się w pewnym sensie z samym sobą. No to jest strasznie trudne i wydaje mi się, że tego jeżeli coś gdzieś widzę, taki sojusz szkoły z mediami, to jest właśnie w tym, żeby w ten sposób pracować z materią ludzką. Kiedyś Milan Kundera powiedział, że najbardziej przeciwną rzeczywistości jest rzeczywistość mediów. To jest bardzo duża prawda, bo one upraszczają w taki sposób, jaki powieść właśnie komplikuje, ale też wydaje mi się, że szkoła ma tu bardzo dużo na sumieniu i jak gdyby ile razy pojawia się w szkole nauczyciel, który komplikuje i idzie po stronie Kundera, a nie po stronie mediów, no to jest wielkie zwycięstwo i tego się nie da w ogóle zadekretować. To znaczy, jacy nauczyciele są w szkołach, żaden minister edukacji, nawet w czasach najtrudniejszych w Polsce, czyli totalitarnej dyktatury, nie miał do końca wpływu, no bo to co mówię, nie jest opowiadaniem ryzykownym, ale podejmowanym o Katyniu, tylko to jest o skomplikowaniu natury ludzkiej, o tym, co możemy przeczytać w książkach, co wynika z historii, że jakby postacie są też, tak, mają różne okresy w swoim życiu i no, takie różne rzeczy, które właśnie komplikują rzeczywistość. To przeciwko symplifikacji rozumiem, że jesteśmy tutaj zjednoczeni bardzo mocno. Bo jesteśmy inteligentami, prawda? Lubimy... Niekoniecznie. Inteligenci kreują dyskusję o tym, że świat jest prosty i po co komplikować. Więc jesteśmy jeszcze na poprzednim etapie. Marginesem inteligentów. Dominika. Ja jeszcze myślę o takiej innej trochę rzeczy, tak próbując myśleć o tym, co łączy Gombrowicza i Wyszyńskiego.
To dla mnie jednak łączy taka rzecz, bo zadałam sobie pytanie, co ich łączy, ale w takim też kontekście, skąd ja jestem, w takim sensie jakiejś takiej mojej genealogii i próbując w tej mojej genealogii, z perspektywy mojej genealogii jakoś popatrzeć na Wyszyńskiego i Gombrowicza i sobie pomyślałam, że ich jednak łączy to, że oni są bardzo polscy w takim trochę znaczeniu zamknięcia. To znaczy, mimo że Gombrowicz właściwie prawie że całe życie, tak, od wojny tworzył na emigracji, bardzo wcześnie z tej Polski wyjechał. Wyszyński, no z jednej strony miał doświadczenia udziału w Soborze Watykańskim II, ale oni byli tacy bardzo do środka, tak bardzo sfokusowani na tym myśleniu polskości w jakimś takim, nie chcę powiedzieć zamknięciu, bo zamknięcie jest określeniem pejoratywnym, ale jednak właśnie bym to tak powiedziała, tak przestrzennie do środka. To znaczy to, co jest takie polskie. I myślę, że to, czego mi może w tej perspektywie brakuje, no bo Gombrowicz też tworzył w języku polskim, mimo że od pewnego momentu właśnie ze sprawą głównie Kota, prawda, Jeleńskiego, zaczął być tłumaczony, to jednak on był tak zanurzony w tej formie języka polskiego, w tym jakby polskości w naszym myśleniu, tak, wyrażającej się, że to było jakieś takie trudne do przekroczenia, a to, czego mi brakuje, to taka polskość, która jest jakimś otwarciem, tak? To znaczy, że właściwie nasze wszystkie polskie tradycje intelektualne, o które się możemy spierać, one tak naprawdę kształtują się i wyrastają w jakimś bardzo głębokim dialogu z europejskimi, zachodnimi, również wschodnimi tradycjami. Po prostu są w jakichś takich dużo, dużo szerszych obiegach. I może to, co jakoś tak teraz mnie uderzyło, to może właśnie w tym, no nawet ta tradycja przecież odrodzenia, o którym mówiłam, tak? No to ona wyrastała jednak bardzo mocno z francuskich prądów intelektualnych i tej odnowy kościoła katolicyzmu, który się we Francji przed wojną, tak, nie wiem, nurtu personalistycznego w filozofii i tak dalej, a potem gdzieś to wszystko się u tego Wyszyńskiego jednak gubiło i stawało taką koncentracją na tym, co swoiście polskie. Więc to może wydaje mi się takie dzisiaj zbyteczne, bo wydaje mi się, że my dzisiaj musimy myśleć polskość właśnie w takim sensie też, żeby odczytywać to bogactwo, jak bardzo nasza polska tożsamość jest jednak ukształtowana przez te prądy, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w takim wąskim znaczeniu, tak, narodowe. To może jeszcze tak od drugiej strony właśnie bym skomplikowała. To ja trochę odpowiadając na to dawne pytanie pana redaktora o krytykę własnego środowiska. Tak, to jest niewątpliwie wartościowe i wymaga odwagi, ale pomyślałam sobie, że to, co też łączy Wyszyńskiego z Gombrowiczem, to jest tylko taka krytyka wygłaszana ex cathedra, a nie zaproszenie do dyskusji i do rozmowy o tym, co zrobić, żeby tych wad, czy wad narodowych, czy wad klasowych nie było. I nie mam też poczucia, że w przypadku ich obydwu jest to zaproszenie do głębszej refleksji. Jest to wskazanie tego, co jest problemem, ale już bez woli dalszej rozmowy. I to jest coś, co moim zdaniem ich łączy, być może łączy to przedstawicieli tego pokolenia. Ale wracam kolejny raz do Mazowieckiego czy do środowiska Tygodnika Powszechnego. Jednak jest to inne podejście, inny sposób pracy nad tym, żeby społeczeństwo było lepsze. I właśnie tutaj chciałam też zwrócić uwagę na to, że wszyscy we troje co jakiś czas używamy wymiennie tych pojęć społeczeństwa i narodu, a jednak myślę, że teraz, współcześnie, w 2022 roku,
I też w związku z przemianami jeszcze powojennymi, z późniejszą migracją, powinniśmy bardziej zwracać uwagę na społeczeństwo, które tworzą ludzie o różnych korzeniach, a nie na naród, bo w sumie trudno jeszcze po wojnie mówić o jednym etnicznym polskim narodzie. I o tym, czym to społeczeństwo jest, jakie pojawiają się w nim problemy, jakie dostrzegamy we własnych grupach i w innych grupach i organizacjach. Myślę, że to jest ten temat, z którym należy wyjść do dyskusji, a nie tylko je wskazać. Zadumany profesor Matyja. Nad stanem ojczyzny, jak nie mam. Nie, nad tym, że bardzo silnie role określają to, jak definiujemy takie postacie historyczne. Pewnie dlatego, że interesowałem się wtedy polityką, jakoś jestem politologiem z drugiego wykształcenia, to dla mnie Tadeusz Mazowiecki jest politykiem i znaczna część tych rzeczy, które panie mówią tak jednoznacznie pozytywnie, już w polityce tak pozytywnie nie wygląda. Można wziąć różne wspomnienia i wielu polityków nie traktowało go jako człowieka dialogu, tak? Tylko bardzo stanowczych poglądów, niesłuchającego i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście jest, ale tu jestem ale bliżej tej powieści. Drogowskaz nie zawsze jedzie drogą, którą wskazuje. Nie. To mi chodzi o to, żebyśmy nie, bo jest pokusa taka, bo ja ją czuję bardzo często jako nauczyciel, żeby tak pokazać te pozytywne postacie, tak, a jednak uważam, że w takiej sytuacji, zwłaszcza w polityce, tak, no dzisiaj mamy oczywiście, mówię, kult uproszczeń i tak dalej, i trochę taką spacyfikowaną dyskusję polityczną, ale zwłaszcza w latach 90. można pokazywać bardzo różne aspekty postaci. No ja mogę opowiedzieć, żeby pokazać w drugą stronę. Tak dla mnie dzień wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Polski był jakimś, nie wiedziałem, czy to jest koniec świata, czy tylko połowy świata, a potem się okazało, że nie było czego się bać i druga kadencja Wałęsy pewnie byłaby dużo gorsza niż pierwsza kadencja Kwaśniewskiego, więc jakby mamy różne, znaczy to czego mi bardzo brakuje i niestety to dotyczy również edukacji młodego pokolenia, którym mam bardzo dużo ciepłych uczuć, ale tego nie udało nam się nauczyć, zresztą uczymy, mam wrażenie, że w ogóle czego innego jako starsze pokolenie, to właśnie tej złożoności postaci, że to, że ktoś ma pomnik, to nie znaczy, że wszystko było idealnie i podpisujemy się pod każdą wersem jego twórczości. Zrobiliśmy straszne brązownictwo takie polityczne i historyczne, więc proponowałbym, żeby nawet postaci, które bardzo lubimy, nie ustawiać właśnie w tej sytuacji. No to, co zrobiono Janowi Pawłowi II, robiąc z niego taką, ale taką postać już zupełnie pozbawioną. Bo te kremówki paradoksalnie miały być właśnie czymś, co go normalizuje, a się stało, poszło w drugą stronę. Ale mi chodzi o to, że jakby straciliśmy w pewnym sensie, pewien sposób traktowania postaci publicznych sprawia, że tracimy z nimi kontakt. To znaczy one przestają być już żywe, stają się symbolami, pałkami, tak? Jacek Kuroń jest święty, dla innych jest absolutnie zły i w ogóle nie wybrniemy z tego, a był po prostu bardzo, bardzo ciekawą postacią i po przeczytaniu dobrej powieści nie jesteśmy jak po Esternie, że dobro zwyciężyło albo coś tam, prawda? Tylko czujemy, że to bardzo złożone i w tym sensie to uczenie tego młodego pokolenia, zwłaszcza młodego pokolenia inteligencji, elity, nie wiem jak to nazwać w ogóle, które będzie kształtowało debatę publiczną, jest strasznie ważne, żebyśmy nie zamknęli ich w takich, no właśnie w tym, że trzeba tak jak druga strona, tylko w inny sposób. Jeżeli ktoś z Państwa czuje potrzebę nieprzepartą zadania kąśliwego pytania bądź wygłoszenia komentarza, najlepiej hejtującego, to teraz jest ten moment, bo o tym już go nie będzie. Słucham Panią. Nie wiem, czy będzie to kąśliwe. Nie wiem, czy stać mnie nawet na kąśliwość. Chciałam Pani i Panów spytać, czy zawężanie tego wyboru archetypu polskości, patriotyzmu do tych dwóch postaci nie prowadzi nas na manowce, bo prowadzi. Ja mogłabym dziesiątki postaci
o których pamiętam i z przeszłości i nawet, chociaż to już gorzej z czasami współczesnymi, wskazywać, z których mogę czerpać wzory do właśnie takiego najlepszego moim zdaniem rodzaju patriotyzmu. No, ale chcę zapytać Państwa o coś innego. Mówicie dużo o młodzieży. Ja mam młodzież w rodzinie, bo już doczekałam się dorosłych wnuków. I chcę spytać, jakimi wzorcami kierowała się ta młodzież zimą, wiosną, wczesnym latem bieżącego roku, która wspaniale pomagała uchodźcom i na granicy polsko-ukraińskiej. Przecież nie oszukujmy się, to oczywiście jakieś tam dziadersy też się trafiały, ale była to przede wszystkim młodzież. I mam tego przykłady z bliska, to oglądałam, jak oddawali swoje mieszkania, jak jeździli na granicy. I tak się zastanawiam, gdzie te wzorce dla nich Państwo widujecie? I to zresztą ja również myślę nie tylko o tej granicy polsko-ukraińskiej, ale o tej drugiej granicy. O tych ludziach, których też trochę znam osobiście, z NGO-sów, z Fundacji Ocalenie, przede wszystkim Granica i wszyscy inni. Ja myślę, że to być może można mi zarzucić, że ja nie mówię tu o patriotyzmie tak sensu stricto, ale ja wolę o tym mówić, bo to są cechy ogólnoludzkie. To są cechy przeciwstawne temu, co my widzimy na co dzień, bo my na co dzień to widzimy, wiadomo co my widzimy, szczucie, szukanie wrogów, ksenofobię, patrzenie na każdego obcego jako na potencjalnego wroga. A mimo to ta młodzież taka wyrosła. Myślę, że jak tak, pani mówi o swoim rodzinnym doświadczeniu, to no nie jest takie, że tam o ksenofobii cały czas rozprawiacie, szukając obcych w rodzinie. Może po prostu to, co widzimy jednym okiem. Tak, a ja... Moja rodzina pozdrawia pana redaktora, bo mój syn studiował z panem. To ja bardzo chętnie tak. Odpowiem i w ogóle bardzo się cieszę, że pani poruszyła ten temat, bo nie odpowiem oczywiście na pytanie o jakieś wzorce osobowe, ale myślę, że to są te idee i wartości, to znaczy to, że młodzi ludzie gremialnie ruszyli pomagać uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy, ale właśnie też na tym cierpiącym ludziom na granicy polsko-białoruskiej, po prostu uznając, że to są ludzie, że nie obchodzi ich zapewne spór polityczny, spór ideowy w Polsce, tylko po prostu jeżeli ktoś, drugi człowiek cierpi, to temu komuś, dlatego że jest człowiekiem, pomagam. I że tutaj spory ideowe, czy źródło tego przekonania, czy ono wynika z chrześcijaństwa, czy wręcz przeciwnie, jest drugorzędne wobec tego stawiania człowieka niezależnie od jego pochodzenia i kondycji na pierwszym miejscu. Mi się to też łączy w głowie z tą odpowiedzialnością za świat, no, który składa się z przyrody i składa się z ludzi i ci młodsi od nas o 20 lat i więcej, po prostu na tego cierpiącego człowieka potrzebującego pomocy są wrażliwi. Przedstawiciele naszego pokolenia mówią o nich czasem złośliwie, że to są płatki śniegu, czyli osoby nadmiernie wrażliwe, nadmiernie przejmujące się. Ale ja myślę, że to się też łączy ze sobą, jeżeli jest się tak wrażliwym, to dostrzega się też to cierpienie drugiego człowieka i zakasuje się rękawy i rusza się. Obiecuję, że jak centrum zrobi taką dyskusję o współczesnej młodzieży, to ja chętnie wezmę udział. Ale teraz krótkie głosy w tej sprawie, bo jeszcze mamy głosy z sali. Pani Tomaszu. Ja mam kilka. Raczej parę niż kilka, prawda?
No, staram się jak najkrócej. Pierwsza sprawa jest taka, że co do tego autokrytycyzmu, który wykazywali obaj bohaterowie, i krytycyzmu wobec własnego narodu, czy społeczeństwa, jakby powiedział Gombrowicz raczej. Ponieważ oni byli intelektualistami, a nie politykami. I problem polega, polityka jest grą zespołową, są swoi, są wrogowie i tak musi być. W polityce pluralistycznej tak jest, kropka. I problem jest taki, u nas w tej chwili mam wrażenie, że następuje inwazja tej logiki politycznej na życie intelektualne. Że intelektualiści zaczynają się zachowywać tak, jakby byli politykami. I to jest problem. Bo nie to, że politycy tacy są, oni muszą tacy być. Następna kwestia to jest, o tym pomniku. Otóż ten pomnik wspólny, on nigdy nie powstanie, Rafale, nie martw się, dlatego że on mógłby powstać tylko wtedy, kiedy ludzie w ogóle by zapomnieli, co ci dwaj dżentelmeni czego sobie życzyli, ale oni w tej sytuacji nie postawiliby im pomnika, bo by nie wiedzieli, kto to jest. Natomiast ja tu chciałbym sprzedać w dwóch zdaniach moją teorię, którą głoszę wszędzie, gdzie się da, przy takich okolicznościach, a mianowicie to, co w perspektywie jednostkowej ex ante jest dychotomią, wyklucza się, z perspektywy ex post i z perspektywy bardziej ogólnej się uzupełnia. Jeżeli Dmowski i Piłsudski, jeden szedł z Rosją, drugi szedł z Austrią, nie mogli powiedzieć, no są pewne racje, które by przemawiały, żeby pójść jednak z innymi trochę tak. Natomiast my dziś wiemy, że całe szczęście, że był jeden i całe szczęście, że był drugi. I dlatego mnie akurat, w odróżnieniu od ciebie, Rafale, irytują ludzie, którzy zachowują się tak, jakby Dmowski z Piłsudskim kłócili się dzisiaj. I oni cały czas nie widzą tego, że to nie jest tak, że jeden miał rację, drugi miał rację, tylko na szczęście byli obaj. I teraz ta perspektywa jednostkowa tego wykluczania się będzie zawsze. I dlatego nie powstanie również pomnik wspólny, ani Gombrowicza z Wyszyńskim, ani nikogo z nikim takiego, powiedziałbym, że nie ma się o co obawiać, że będą cały czas, Janku, takie te różnice, te spory. Ty mówisz, że jeszcze nie czas, a kiedy będzie to już? Moim zdaniem nigdy go nie będzie, bo zawsze spory dzisiejsze będziemy traktować zero-jedynkowo, albo po lewej, albo w lewo, albo w prawo, albo jeszcze tam po środku. Ale nie grozi nam to, że się jakoś tam, że tak powiem, pogodzimy, poklepiemy, zbudujemy właśnie taki... Organizatorzy dzisiejszej debaty uśmiechnęli się od ucha do ucha, bo jeszcze macie na lata robotę, jeżeli Tomasz Wiścicki ma rację. Tomku, musimy już kończyć po prostu, więc tutaj postawisz trzy kropek. Nie, tylko ostatnia rzecz tylko, że jakby mówią państwo, że nie ma nowego Wyszyńskiego, a jest nowy Gombrowicz? Nie zauważyłem. Dziękuję. No to prawda, że zbiorowy Gombrowicz i to taki pozbawiony talentu. Rafale, bo jesteś wywołany do głosu, czy chcesz odpowiedzieć redaktorowi Wiścickiemu? Tak, to oczywiście mnie cieszy, że oprócz tych, których irytuje kult Dmowskiego i Piłsudskiego, jeszcze są tacy, których irytuje, że ktoś się tym irytuje. No więc Tomasz dołączył do zespołu i znana sytuacja w polskich, również w polityce, kiedy symetryści są wściekli na jednych i drugich, tak. Ostatnie zagadnienie jest takie, że macie państwo po 2 minuty i powiedzcie, co takiego najważniejszego chcielibyście, abyśmy my z tej debaty wynieśli. Takie 120 sekund, ja mam w głowie licznik Geigera, Gombrowicza, Wyszyńskiego. Ktoś musi zacząć. No nie wiem, czy według wieku? Rafale? Według wieku to tak. To ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. To znaczy, wydaje mi się, że te dwie postacie po prostu są ważne dla dwudziestowiecznej kultury polskiej, dla jednak tego, kim my jesteśmy, chociaż absolutnie się zgadzam, że Polska Gombrowicza, Polska Wyszyńskiego nie ma dzisiaj sensu jako żaden twór, tak? Ale po prostu w tej biblioteczce polskiego inteligenta, intelektualisty, kogoś, kto zabiera głos na tematy polityczne, powinny się znaleźć jakieś przynajmniej wypisy z Wyszyńskiego i kilka rzeczy Gombrowicza, bo no to poszerza bardzo horyzont. Stefan, the best of.
Ja odpowiem krótko, właściwie jako osoba też reprezentująca świat wydawniczy. Ja bym powiedziała, że najważniejsze jest, żeby w ogóle czytać na własną rękę i jakby takie dyskusje jak nasze są tak naprawdę dyskusjami pomocniczymi. Znaczy to, co można wynieść jako rzecz absolutnie najważniejszą, to jest to, żeby po tej dyskusji sięgnąć tak na jedną rękę i sobie wybrać coś z tych tomów zebranych Gombrowicza i po prostu chwilę go poczytać, ale także poczytać Wyszyńskiego, bo myślę, że sięganie po prostu po te teksty jest rzeczą najważniejszą. Nawet jeżeli wyrobimy sobie całkowicie krytyczny ogląd, to żeby to był ogląd jakby źródłowy, a nie właśnie zapośredniczony poprzez tych, którzy nam powiedzą, a to w ogóle nie warto, albo a ten to był taki, a tamten to był taki, a to jest w ogóle już martwe źródło. To znaczy przekonajmy się po prostu sami, więc do tego bym zachęcała. To ja powiem tak, że widząc Gombrowicza i Wyszyńskiego, myślę, że warto, żebyśmy stojąc w centrum, to hasło kultury liberalnej z centrum widać najwięcej, żebyśmy patrzyli, gdzie jest ten nasz horyzont myślowy i starali się sięgać poza niego. To znaczy, że jeżeli widzimy gdzieś Gombrowicza i Wyszyńskiego, to żebyśmy w naszych intelektualnych poszukiwaniach doszli co najmniej do nich i zastanawiali się, dlaczego chcemy zmierzać w którymś kierunku na tym ideowym horyzoncie i co sprawia, że któremuś, do któregoś jest nam bliżej. Oczywiście tutaj popieram Dominikę, czytając i interpretując samodzielnie i myśląc samodzielnie i krytycznie o wszystkim, z czym się zderzymy, czytając i słuchając. Proszę Państwa, no nie ma co ukrywać, że przeprowadziliśmy naprawdę, jakby powiedzieli w amerykańskim filmie, God damn good debate! Brawa dla naszych debatantów.